Dzień dobry i zaraz się pojawi nam my. Ej, nie! Nie! Musisz trzymać tu, bo wywalisz wszystko. No. Musisz tak jakby trzymać ramię i sobie tego tak obracać. Bo ono jest za sztywne tam. Wybacz. Dostałam zawału prawie. Jest obraz. Dzień dobry! Dzień dobry! Cytuję mam nadzieję, że głos nie przebija, wszystko jest spoko. Też taką mam nadzieję. Ostrość jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Dobrze, to gra, to mamy. Tak. Dzień dobry dwóm osobom, które się za ten. Ja wiem, że z jednej strony wy macie matury, ale matury ma architektura, a nie SP. To moglibyście być. A jeszcze ja wam wystawiłem link, wystawiłem w ogóle więcej tych linków. Więcej nie trzeba mieć. A! Wyłącz głos. Wyłączyłam. Ale to znaczy, że głos jest okej. Okay. Tak. Dobra. Dzień dobry w ten piątkowy ranek. W pracowni jest cieplej. Kuba wyłączył piec. I przez tydzień nic nie grzało. Było 18 stopni. Kubo, pozdrawiam. Dziękuję. Ale tak, co tak tu marznę? To mam takie skostniałe ręce od paru dni, nie? Takie włączam ten piec, go podgrzewam i nic, zero. Jak ktoś po prostu mu twardego ofa zrobił mu. Co tam u ciebie w tym ciepłym tygodniu?
jest ciepło, jest fajnie, ale większość spędziłam na uczelni, więc trochę nie poczułam tego ciepła. Tylko raczej tak przez okno. Z fun faktów, naprzeciwko Wydziału Grafiki kręcili w tym tygodniu film. Wiem, widziałem. Zatoka Szpiegów. Więc generalnie wszyscy jak przyszli po majówce, to pierwsze co zobaczyli, to wielkie swastyki na uczelni. Tak. I się trochę zdziwili, że może, nie wiem, co zmiana kierownictwa na przykład. Wielkie święto akwarelisty, no jakby, to też artystycznie, nie? A oni czyszczą wtedy całą ulicę z was? Tak jakby was wyganiają wtedy? Tak. No, to niezbyt dobrze, nie? Bo jak szłam już we wtorek na uczelnię, zrobić zdjęcia, czyli wiesz, wielkie toboły, wszystko z ulą swoją drogą, czyli pozdrowienia dla Uli, to musiałyśmy iść od Długiej naokoło przez altanę śmietnikową i było tak fancy, że było wszystko odgrodzone i było napisane, że tutaj kręcimy film, coś tam i stali ludzie i robili zdjęcia i patrzyli, a my podchodzimy do ochroniarza i dzień dobry, my z ASP, on, o to proszę tędy. Ja pamiętam, że gdzieś chyba tam było, jak kręcone są te wszystkie filmy w Nowym Jorku, jak oni pomyślą, tam latają, rozwalają wszystko. No. I w Nowym Jorku chyba, o ile dobrze pamiętam, możecie mnie wyprowadzić z błędu, jest tak, że są chyba jeden bądź dwa dni do roku, kiedy oni faktycznie, Nowy Jork zamyka tą jedną główną ulicę i wszystkie filmy naraz muszą zgrać się i pokręcić tam swoje wszystkie sceny. O kurde, to w sumie jest całkiem sensowne. Znaczy, no takie fajne spięcie do tego, no, nie? Pewnie tego dużo nie mają, ale takie pewno... A to u nas nie wiem, jak czyścili, w sensie inaczej. Wiem, że czasami można było przejść, a my generalnie widzieliśmy wszystko z okien, więc może gdzieś w tle będziemy. Mm-hmm. I hope so. Ale jak szłyśmy potem i wracałyśmy, bo oni już tam jakby zamykali, ale jeszcze część się ekipy kręciła, nie? To chyba było jakoś w środę już. To super było to, bo dosłownie wszystkie witryny, wszystkie znaki w ogóle na ścianach, wszystkie tam oznaczenia, wszystko było pozmieniane na niemieckie. Z wiadomych powodów, ale było to w ogóle tak dopracowane stylistycznie, że naprawdę czuło się, jakby się trochę cofnęło i jakby szli ludzie w tym ubiorze takim vintage, i szłyśmy my w takich jakichś dziwnych płaszczach i z walizkami, czułyśmy się tak trochę back to the future. Fajne. Fajne. To było super, super. I widziałam też żołnierza, który był w mundurze, miał białe konwersy i palił Aikosa. To też było super. Takie backstage są bardzo fajne. To tak. Blueprinty się nazywają też, jak ktoś komuś nie wychodzi w graniu, nie? Tak, to się jakoś tam... Bo tak. Nie, ale... Nie blueprinty, to się jakoś bloopers. Tak. Bloopers, tak. Tak, ale wiedziałam, o co ci chodzi. Tak. A u mnie co się działo w tym tygodniu? Pewnie praca. Nie, no tak, ale ja zazwyczaj staram się opowiadać nie o pracy, tylko o czymś innym. Kurde, co było u mnie w tym tygodniu? Ty nic. Jak się czujesz może? Nie, dobrze. Ale ty serio, nic się takiego, byłeś tak ten. Czasem to też dobrze. Bo też się rozwoja chyba. No pomijając, ja nic nie robiłem chyba. Poza podlewaniem pomidorków w ogródku i truskawek, to ja nic... To jest w sumie high life. To jest mój cel życiowy. Mieć ogródeczek, sobie tylko podlewać, mieć kaczuszki i czasami popracować. Może graficznie. Znaczy ja mam także, odkąd mam te soboty w tym roku wolne, to faktycznie ja rano tak jakby z Kasią mówiamy na spisywanie tam paru rzeczy, ale ten, jest tak, że ja jadę czasami do Leroy i siedzę w ogródku i się bijam. W Leroy? Siedzę w ogródku. Nie, no u siebie. Nie, odpalam no u siebie. Im grilla. U siebie. Nie. Tak, a potem jedziemy na spacer zwyczajnie, nie? To jest super. W sensie tym bardziej, jak jest taka pogoda, to można sobie pojechać, się dobrze bawić i nie tak. pracować. A, wiem, w zeszłym tygodniu w niedzielę byśmy na urodzinach u mojego znajomego i żeśmy siedzieli chyba 4 godziny w ogródku u nich. Bo sobota nie była taka ładna w zeszłym tygodniu. Nie. Ona była nie, taka... To była ta pomajówkowa. Tak. No, tak. W ogóle majówka była mega zimna według mnie. 1 maja był całkiem spoko. Przynajmniej w Łodzi. Nie było najcieplej, ale było tak jakby w miarę spoko. Byłeś w Łodzi w mieście, czy oczywiście w Łodzi na wodzie? Nie, w mieście. Okay. W mieście, na Piotrkowskiej i żeśmy jedli najpyszniejszy ramen. I moja żona fajnie określiła Gyozilla, jak żeśmy potem pojechali do Gyozilli tutaj w Gdańsku. No. I żeśmy byli wczoraj w Akicie jeszcze. I Gyozilla do tego ramenu w Łodzi, to jakbyś zupkę chińską jadła. I faktycznie, tak jakby, ja nie wiem, czy to jest podyktowane tym, że po prostu my się pojechali na dzień wolnego bez dziecka, bez nic, bo tam teściowie wzięli Bogdana, ale Jezu,
My się dwa razy byli na tym ramenie specjalnie. Miałem całą otwartą kuchnię, ty widzisz, jak oni go gotują, wszystko robią z tym. To jest super. I naprawdę ramen był kapitalny. Ja w życiu takiego dobrego nie jadłem. I nawet cenowo było całkiem spoko, bo za miskę pamiętam, jak kiedyś, w 2010 roku, czy 2009, pojechałem do Sopotu na ramen, do takiego domu sushi, który był chyba jako jeden z nielicznych wtedy w Trójmieście, no. To za miskę płaciłaś 40 zł. A tam teraz było chyba od 39 do 49 i było tak, że jak ktoś by chciał, to jeszcze jest we Wrocławiu, a to ramen. Jakby Marysia tego słuchała, chociaż wątpię. To Ato Ramen jest jeszcze we Wrocku i naprawdę jest spoko. Dobra, dzisiaj przychodząc do tego, będziemy kończyli temat. Miał być temat wzornictwa. Ja go przyniosę na jakiś inny tydzień, bo cholera, ja muszę kogoś znaleźć z tego wzornictwa, bo ludzie są skromni i nieśmiali i raczej nie chcą występować na streamach. Nie. Ja nie mam nic do tego, spoko, ja jak najbardziej to rozumiem. Ja nie jestem skromna ani nieśmiała. Nie, w sensie, no nie mogę znaleźć nikogo, kto by chciał pogadać o wzornictwie. Tym bardziej, że większość ludzi ma złe zdania na temat wzornictwa w Gdańsku i ja nie znam ani jednej osoby, która by polecała wzornictwo w Gdańsku. A ja chyba znam. Tak? No, ja odchodziła do nas. What? No. Która to? Ania Citko? Ty, Ania! A? Ja muszę do niej napisać w takim razie. Jeśli Ania jakimkolwiek cudem to kiedykolwiek zobaczy? Pewnie cześć. Nie. Nie wiem, czy polecasz, ale czasami się widujemy na uczelni, więc... A, to trzeba będzie się do niej zagadać. Dobra. No. I teraz będziemy kończyli sobie omawianie tych teczek. Jestem ja, bo Magda... Co ma Magda? Wystawę. A, w Poznaniu. Konkursową. Poznaniu? Tak. Tak. Był konkursik i dostała się tam jako finalistka ze swoimi pracami. Mhm. Więc super. A, w ogóle jeszcze jedna rzecz zapadła, zanim zaczniemy omawiać to wszystko. A jak rozmawiałem ze znajomym, to on szuka trzech miejsc, znaczy szuka trzech obrazów do trzech miejsc w swoim domu i się pytał, gdzie może je kupić i jak ma wybrać ten obraz, żeby to nie był kicz. Bo on się nie zna na tym. I on na przykład zaczął, jak ja zacząłem z nim gadać o tym, jak powiem dobrać obraz sobie albo gdzie go kupić, no to on, ale to musi być olej, to musi być akryl, czy co? Ja mówię, że wszyscy malują olejem, jak coś cokolwiek zamawiasz i raczej nie będzie, że ktoś czymś innym coś zrobi, nie? I tak samo z płótnem i z całą resztą raczej będzie na wysokim poziomie, niżeli na gównie, bo raczej na gównie nie malujecie. Ja maluję na gównie. I tak sprzedajesz obrazy? Tak. Tak? Czemu? Bo zazwyczaj, ale inaczej, ja nie maluję ich po to, żeby je sprzedać, tylko na przykład maluję coś, dla siebie, po czym podbiera mnie ktoś, o fuck, ej dobre, to, ale wezmę. Ale dobra, ale jakby klient u ciebie coś chciał zamówić. No to nie malowałbym. No właśnie. No ja się pytam, gdzie ma kupić. Ja mu poleciłem parę tych pragalerie, desę i dom aukcyjny, bo oni sprawdzają, tam nie wystawiają byle kogo. Co? Nie wiem, czy powinnam się... Inaczej. Ostatnio słyszałam opinię od jednej z osób z uczelni, że... I to w sumie chyba taką potwierdzoną, że... Czekaj, zapytam, wybacz. Ma pracę i zarabia na obrazach, czy nie tak. Zarabia i pitoli? Tak, dobra. Całkiem dobrze zarabia na obrazach. Okay. Że niektórzy aktualnie, na przykład kolekcjonerzy, którzy jakby rzeczywiście znają się na tym, jaka jest wartość danego obrazu i malarstwa, wolą ludzi, którzy się nie wystawiają na aukcjach, zwłaszcza takich, tych typu desa i tak dalej, i uważają, że w tych miejscach jest spory kicz. I jak przejrzysz te rzeczy, jest spory kicz. A nie pamiętam, jak Kamil się dostawał do chyba pragalerii, to bo musiał jakieś weryfikacje przejść. Nie wiem, jakie weryfikacje, no ale jakby wiadomo... Że nie każdego przyjmują, do tego. Inaczej, mowa nie chodzi o to, czy coś jest kiczem, czy nie, ale czy to się sprzeda, czy nie. Bo wiesz, można malować ignorancko i... No dobra, to skąd znaleźć takiego inwestora, który by zainwestował w twoją sztukę, jak się nigdzie nie wystawiasz i nie można cię znaleźć? Mogą cię znaleźć. Słucham? Mogą cię po prostu znaleźć. Jak? Możesz się wystawiać na wystawach. Why not? Ale jakby aukcje to inna kwestia. Jak coś, to ja się nie znam. Ja nie jestem malarką. Nie żyję w tej części artystycznej, ale mogę dopytać dzisiaj, bo dzisiaj mamy rysunek w sumie. Czy ja o tym potem chyba z Magdą pogadam, bo no, Magda będziemy mieli dwa testy jeszcze wiem, we trójkę. Ale też wiem, że ona też się nigdy za bardzo nie wystawiała w aukcjach. Aha. No. Tym bardziej, że no jakby... No nie wiem. Bo przedsiębiorcy nie mają czasu chodzić na wystawy. Dwa, że czasami ja mam wrażenie takie, gadam totalnie na luzie, nie? Ja mam czasami wrażenie takie, że niektóre te wystawy są robione dla podbijania własnego ego i żeby mieć wystawę. Tak, jak się wszyscy razem wbijają. No właśnie. No i w tym momencie skąd masz twierdzić, że to też nie jest kicz? Musisz mieć własny gust. Jakby...
Znaczy ja mu poleciłem trzeba tak... mieć własną wiedzę i na bazie tego wiedzieć, jaki nawet ktoś jak, kontekst robi. Jak rozmawiałem z osobą, która prowadzi sobocki dom aukcyjny, no. To też było ładnych parę lat temu, no to takie by ludzie skupują całą młodą sztukę, licząc na to, że za 20 lat po prostu to tak. Będzie coś warte, nie? Tak. I oni po prostu to skupują jak leci. Tak. No. Młoda. Polecam swoją drogą fanpage, on chyba już trochę umarły, ale nawet kiedyś Kamil tam przypadkiem trafił, ale nie z obrazami, chyba zrobił jakąś rzeźbę, ale też nie na serio, jak ktoś to wziął na serio. Tak mi się wydaje. Beka z młodej sztuki, polecam. Pamiętam, coś no, takiego było. No. Jakby ja nie jestem największą fanką całego nurtu. Jakby... Młodej sztuki? Tak. A to nie jest tak, że po prostu młoda sztuka to są młodzi artyści po ASP? I to jest tak to określona młoda się, sztuka? Nie, może jakby Patrycja była na streamie, to by się wypowiedziała, bo pewnie bardziej w tym siedzi niż ja. Patrycjo, pytanie do ciebie. God damn it. Pewnie kiedyś obejrzy. Może kiedyś przyjdzie. Wydaje mi się, że nie. Bo jakby to nie jest tak, że każdy automatycznie się wpisuje w to. Aha. Miałem wrażenie, że... Aha, no dobra. Myślałem, że to tyczy się tylko i wyłącznie młodych artystów, a nie tych już... z wyrobionym nazwiskiem, bo faktycznie jak masz wyrobione nazwisko, to już tam to poleciało dalej reklamą szeptaną i u ciebie zamawiają już takie no osobiście tak, te obrazy i nie ma z tym żadnego problemu, ale na początku trudno się z tym wyłapać, a że on też no, się na tym nie zna, to po prostu poleciłem mu, żeby wpadł na te aukcje i no, to tak ogarnął raczej, nie? Po prostu weźmie coś, co mu się podoba. Jakby jest, to Patrycja. Jest dla mnie zawsze największe... Jakby co z tego, co się z kiczym, jeśli ci się podoba, to ty masz na to patrzeć. Ja lubię rzeczy, które są kiczowate i kampowe i Barbie, bo tak lubię. Większość ludzi się to nie podoba. No właśnie, no i co z tego? Ja bym też to powiedział, że wybierz coś, co ci się podoba zwyczajnie, nie? Dokładnie. I tyle. Co będzie pasować do danej przestrzeni, czy ściany, czy tam projektu albo wnętrza. Albo niech poprosi kogoś, kogo zna. Na przykład moja siostra poprosiła mnie, żebym coś się namalowała, bo nawet jak to nie będzie idealnie się na tej mężowi podobało, to stwierdziła, że chce mieć coś, co ja namaluję. Ja w ogóle mu powiedziałem, że jeżeli mu się spodoba jakiś obraz, to tam jest zawsze autor napisany, żeby znalazł go, wygooglował tak. I do niego osobiście napisał, bo domy aukcyjne biorą 60-40% no. ceny i on wtedy dostanie trochę taniej obraz, a artysta dostanie więcej kasy do ręki i to jest trochę lepsze. Patrycja się pyta, jakie jest pytanie. Pytanie jest takie, czy młoda sztuka to są wszystkie prace, które tworzą młodzi artyści po uczelni, czy to po prostu jest jakiś taki typowy nurt, który ma swoją charakterystykę? Że to się pisuje do młodej sztuki. Dobra, przechodząc do tematu dzisiejszego live'u, bo też nie będziemy gadali przez 2 godziny. Wygląda temat. Tak, to teraz... Dobra, prace graficzne. Myśmy w zeszłym tygodniu... Wy, Karolina i Magda, omówiły prace malarskie i teraz są prace graficzne. Z tej samej teczki jak coś. To dalej są prace Marianny Geniusz. Nie, dalej całej teczki nie widziałem. A bardzo ładne zdjęcie swoją drogą. To jest skan, nie? Nie wiem, bo ona to robiła sama. Ona dopiero pokazała mi potem już sklejoną teczkę. Ja nie robiłam tych zdjęć akurat. Ha, to pierwsze. Czyli młoda sztuka to są po prostu młodzi artyści po uczelni, po prostu. Całość. A, czyli się nie znam. To wychodzi na to samo, nie? Czyli zostaję przy grafice. God bless. No dobra. Czyli zaczniemy od tego The Tales of Two Princes. No zacznij, bo ja będę się tak jakby, z uwagi na to, że jestem trochę bardziej z boku, to ja będę zadawał pytania i raczej mówił co innego. I w ogóle taki od razu... Nic nie widziałeś. Nie kop, nie trząś się, nie ten. Bo to potem idzie po tym, po głosie, nie? W każdym razie, mała rzecz. Ja jestem antywskaźnikiem, nie? Jeżeli mi się coś bardzo podoba, ja twierdzę, że coś bardzo fajnego na SP, brońcie Panie Boże dawać to do teczki i na odwrót. Mówisz, że to jest gówno. Wkładajcie, po prostu to będzie bóstwo, nie? Tak, jeszcze szybki off-top. Przykład tego, jak ja się jeszcze uczyłam Mateusza. Kiedyś kazał mi zrobić jakiś plakat na jakiś temat. Mówił, że no, zajebiście ci wyszło, ale super. Po czym przyszedł Kamil, tak patrzy. Jezu, coś ty zrobiła. Tak. Także zacznij, miłe wspomnienie, bardzo ciepłe. To wracając do tematu teczki. Sam to tak obrócę, bo nic nie widzę. O, teraz widzę. Idealnie. Ja jestem w ogóle fanką w pracach graficznych, żeby to zawsze było trochę takiej czystej grafiki projektowej i grafiki artystycznej. To według mnie zaliczy się do przykładów tej drugiej, czyli właśnie bardziej od strony ilustracji, od strony jakichś takich rzeczy typowo manualnych. Nie wiem, czy jestem super fanką, jeśli chodzi o samo tło na przykład, bo pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jest to tło. Ale jakby samych
samego takie nawiązania do, nie wiem, do tkactwa, do gobelinu. Mi się to bardzo podoba, ja lubię taką stylistykę. Jedynie po prostu mnie osobiście, już tak prywatnie, irytuje to tło bardzo. Czekaj, to różowe tło? Ono jest takie brzoskwiniowe. A czemu ono ci irytuje? Nie wiem, jakoś tak tekstura mi nie siedzi. Bo to jest praca dodatkowa do teczki, czy to jest... Bo to jest A4 format, widzę. To jest praca graficzna, czyli praca... Wtedy inaczej, może gwoli ścisłości. W tym roku jest 5 prac obowiązkowych malarskich, 5 rysunkowych, plus dodatkowe, czyli graficzno jakieś. Mhm. W zeszłym roku było 10 rysunkowych, 10 malarskich i 10 dodatkowo graficznych. Mhm. Tak, i to jest ta graficzna. Dobra, jak oni podchodzą do tego typu pracy? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo każdy mówi co innego. Każdy mówi co innego, bo niektórzy mówią, że o, ilustracja i typografia jest najmniej oceniana, coś tam. Najmniej? Że jakby najmniej na to patrzą, a niektórzy mówią, że właśnie... Czyli to same plakaty wolą i znaki, czy co? Docelowo ta osoba tak mówiła, aha, po czym osoba obok w sali powiedziała, że ona jak sprawdza, to najczęściej patrzy właśnie na ilustrację. No bo właśnie, przypomnij, ile w tym roku prac jest do graficznych do dodania? 5? 10. Znaczy, to jest tak, że jest minimum 5 rysunków, minimum 5 malarstw, ma być łącznie 20 prac, więc możesz dać mniej lub 10. Bo właśnie się zastanawiam, jeżeli masz tego typu pracę, ja przejdę sobie już do kolejnej pracy, do znaku, przetipo, mega fajne, dobra, pomijając. Bo właśnie, jeżeli idziesz na grafikę, to z jednej strony, jak masz tą teczkę, to ona powinna pokazywać twoją różnorodność i twoje zainteresowania. I przez tą różnorodność to może zainteresować kogoś, ale z drugiej strony, jeżeli nie masz warsztatu i go nie pokażesz, to trudno wypośrodkować tą ilość prac, które powinny być stricte graficzne, plakatowe, znakowe, a ilustracje. Bo z ilustracją można łatwo popaść w kicz albo zrobić coś, co jest takie chociaż to, tak, co żeśmy widzieli, to takie by jest całkiem spoko. Książkowe według mnie. Tak, bo jest taka stylizacja na średniowiecze i takie ilustracje do książek starych. Widać, nie? Że ktoś po prostu stylizuje jakoś inaczej. Widać, że interesuje się czymś poza ilustracją. I chcę to wykorzystać w ilustracji. To jest fajne według mnie. Tylko pytanie, czy możesz zawalić tym teczkę? Raczej nie. Myślę, że nie. Takie bardziej for fun. Myślę, że lepiej jest postawić często na rzeczy, które są bardzo dopracowane, na przykład właśnie jak piktogram, jak takie bardzo projektowe, bo jakby to, że umiesz malować i rysować, pokażesz raczej w części rysunkowo-malarskiej. Więc w graficznej skupiłabym się osobiście na tych bardziej właśnie projektowych albo fotograficznych, czyli takich, które nie zajmą się jakkolwiek w tej rysunkowo-malarskiej. Żeby to była całość. No bo jakby, okej, fajnie jak się robi ilustracje, ale no jednak jakby też trzeba pokazać, że umiesz i tą, bo zdajesz na grafikę ogólną, a nie tylko na projektową albo tylko na malarską, rysunkowo-malarską. Dobra, wchodząc do tego znaku. Z mojej perspektywy, kurde, ja w ogóle, z jednej strony jak tworzycie jakiekolwiek znaki, czy to będzie logo, czy logotyp, cokolwiek to nie będzie, to właśnie najwięcej trudności jest, bo my takie z perspektywy laików czasami możemy widzieć, takie parę kresek i to jest takie super. No. Czemu? Przecież to nie zajmuje dużo czasu. Właśnie dojść do tego, żeby to było tak uproszczone i czytelne, zajmuje najwięcej czasu. I to jest po prostu super. Ja jedną mam tylko uwagę do tego pierwszego znaku, czemu ten lud wychodzi poza obrys tego trójkąta. Jest taki kwadrat tutaj. Widzicie kwadrat, jest taki kąt prosty. No. Z tego co pamiętam, bo to było robione akurat chyba na Hot Weeku. O. Kiedy Mania akurat zadawała. By the way, skończyły się wszystkie miejsca na wszystko. To pamiętam, że to chyba wychodziło z tego, że ten znak po prawej też wychodzi. I że chcieliśmy, żeby to było bardziej spójne, bo nie wyglądało aż tak spójnie. Chyba. Aha. Bo to już wiesz, jest sprzed półtorej roku, jeśli dobrze pamiętam. No tak, 2021. Swoją drogą, to jest robione ręcznie. To jest dwa tylko lata papier to i będzie kartka. Już. Ty, dwa lata to będzie. Teraz tak. No. To jest tylko i wyłącznie papier i kartka. I oni lubią takie rzeczy. Lubią nacisk na manualne zdolności. Po pierwsze dlatego, że na egzaminie są manualne zdolności. Papier, kartka, nowyczki i tak dalej. Nie można komputerowo. Plus, no jakby komputera możesz się nauczyć jako narzędzia. I jakby... A nożyczek nie? No tak, ale to jakby to jest taka podstawa podstaw, nie? Aha, dobra. Komputer nie jest podstawą wszystkiego. Możesz robić plakaty nie będąc komputerowcem. Jasne, będzie to cięższe, ale możesz. Jakby why not? Bardzo ładna forma w każdym razie. Tak, też mi się to uproszczenie to mega podoba. To jest temat, który ja miałam na swoim egzaminie przed i po. Przyszedłem o kolejne zdjęcie jak coś, nie? Si. Też ilustracja. No właśnie, odnośnie tego, nie? Ja tą pierwszą, która nawiązywała do czegoś, okej. Okay. Tom,
Jeżeli to miała być ilustracja dla książki dla dzieci, jak najbardziej okej. Okay. Czy dawałbym to w teczce? No, chyba nie, bo to takie infantylne trochę jest, nie? Ja uważam, że można takie rzeczy dawać, ale trochę je przemycając. Jak masz za dużo miejsca w teczce chyba. Słucham? Jak masz za dużo miejsca w teczce. No to wiadomo, ale trzeba zapełnić, nie? Mhm. Ale wtedy to się inaczej opakowuje, czyli na przykład się robi mock-upy. A. Czyli na przykład pokazujesz, że chciałaś zrobić coś do czegoś, a nie po prostu ładny rysunek. Czyli na przykład w tym wypadku, jak to są rzeczy, które są, wiadomo, na kółkach, coś tam. Ja bym na przykład to zrobiła na naklejkach dla dzieci z jakiegoś eventu, plus zrobiłabym identyfikację do tego. Mhm. Że jakby pokazujesz i ilustrację, i na przykład część projektową, i to dalej jest jedna praca, bo to będzie na jednej planszy, jeden zbiór jakby tych. I wtedy masz to po prostu trochę przekombinowane, ale działa to o wiele lepiej. No, się sprzedaje od razu, nie? Tak. Wiesz, po i pokazujesz i tą część projektową, i artystyczną, i dalej to, co chciałaś. No i dalej to ma sens w tej teczce, nie? Dobra, jadę dalej. Bo jesteśmy na 54 zdjęciu, a jest 121 w PDF-ie. No, linioryt. Tak. Ja zawsze w ogóle też propsuję. Polecam, żeby chociaż jedną rzecz taką rzeczywiście grafiki artystycznej, warsztatowej, czyli na przykład linoryt, akwaforta, no wiadomo, części tych rzeczy nie można robić w domu, akwaforta, litografia. Ale w domach kultury miejskich czy danego miasta jest pełno takich pracowni i można nawet za frajer tam wejść i oni wam pomogą, bo Amelia Zasubska tak robi. Tak, plus nawet jeśli nie, bo podejrzewam, że nie wiem, gdzieś może po prostu nie być miejsc, ale jest pełno rzeczy, które można robić w domu, czyli na przykład właśnie linoryt da się odbijać łyżką i wałkiem. Jest coś takiego jak kitchen lithography. Fajne. Tak, fajne. To nie są idealnie te efekty, ale to naśladuje te efekty. I jakby sam fakt tego, że coś takiego się zrobi, nawet jak to nie wyjdzie fajnie, to fajnie jest dać to do teczki. No właśnie, to jest moje pytanie. Tego, się zajaracie. Oni bardziej doceniają to, że ktoś w ogóle hapnął się na linioryt, czy na jego też warsztat? Bo ten jest taki bardzo uproszczony. Wydaje mi się... Oczywiście to zapewne zależy od każdej osoby sprawdzającej, ale jakbym ja była sprawdzającą, to troszeczkę bardziej z przymrużonym okiem patrzyłabym na samą pracę, co bardziej na to, że ktoś właśnie próbuje całkowicie nowej techniki, odbił to rzeczywiście, ma odbitkę. Jasne, fajnie chcę zobaczyć, żeby to było fajne wizualnie i to jest spoko wizualnie, ale na pewno patrzyłabym trochę przyjemniejszym okiem niż na przykład zwykła ilustracja. Jakby sam fakt tego, że ktoś coś spróbował, nie? Tak samo jakby ktoś zrobił monotypię albo, nie wiem, coś innego. Dobra, a ten linoleum to taki, jak masz w domowych warunkach zrobić, to kupujesz sobie mały kawałek linoleum, dłutko w tym sobie działasz, potem malujesz sobie to wałeczkiem i odbijesz. Tyle. Si, tylko to nie może być farba ani akrylowa, ani olejna. Tylko tusz. Tusz, farba offsetowa. A. I da się je normalnie kupić, jakby nie trzeba kupować dużo. A co za różnica, jak wykorzystasz to? Inny wynik. Jak ja próbowałam, kupiłam sobie kiedyś takie bardzo basic, mały zestawik do linorytu, taki ze Storma, bardzo nie polecam. Tragiczny był. To próbowałam na początku farbą akrylową, bo chciałam jakiś konkretny kolor, a miałam tylko takie jakieś podstawowe, nie chciałam się tego mieszać. To mi zakleiło całą matrycę. Bo akryl o wiele szybciej wysycha, inaczej wysycha, jakby on się bardziej klei, jest niż gęstszy, wysycha, nie? Jest gęstszy, jest w ogóle inna tekstura i ciężej będzie potem w ogóle cokolwiek wyczyścić. Ja tak miałem z pieczątkami chyba, że jak odbijałem to na pewnej ilości rzeczy, to ja potem nie dałem tuszu do pieczątek, tylko jakąś inną farbę dałem i takie dawałem tusz do drukarki. No to nie jest ta sama tekstura, nie? I lipa z tego wyszło. W sensie on jest mocny, ale jednocześnie jest cienki. Akryl jest mocny, ale jest gęstą farbą, nie? Mimo wszystko. Przed na kolejny linioryt, nie? Venus as a boy. Venus. No okay, ja myślę, że na pewno doceniają takie rzeczy, nie? Tym bardziej jak na przykład, nie wiem, załóżmy, że dana osoba chce iść na grafikę artystyczną, albo że jara ją robienie grafiki artystycznej, to jakby jeśli ty widać w teczce, no to jest bardzo na plus. Mhm. Że jakby nie gadasz tak sobie, że no ja bym chciała grafikę projektową, ale na przykład nie masz żadnego loga w teczce. No to jakby... Czemu chcesz iść, skoro nie robisz takich rzeczy? No właśnie, bo jak przejdziemy do kolejnej pracy, wampirzy, kochanek, to tego się robi coraz więcej tych ilustracji tego typu na tej teczce. Tak. Nie za dużo? Może, aczkolwiek ta mi się najbardziej podoba z nich wszystkich. Naprawdę? Mi się tu kompozycja nie podoba.
Mi się tutaj inaczej, kompozycyjnie wiadomo, to patrzymy na pracę osoby zdającej, więc to nie będzie idealne. No. Ale na przykład stylistycznie to jest chyba gwasz, nie? Tak. Ja na przykład o wiele bardziej wolę ilustracje w gwaszu niż w akwareli. Czemu? Mają inną teksturę, mają inne krycie. Ja o wiele bardziej wolę krycie gwaszowe, które jest troszeczkę mocniejsze, trochę bardziej płaskie. Dla mnie rzeczywiście bardziej ilustracyjne. Akwarelki są dla mnie bardziej malarskie, czego ja nie lubię, jak wiadomo. Plus tutaj mi bardziej stylistycznie to siedzi. Mhm. I jakby to stylizowanie na gobelin też mi się wydaje bardziej świadome niż taką próbą tylko. Spoko. Jeden dalej. Projekt logo. TPU Horyzont. To nie było robione u mnie. Wiesz co, przeczył czymś Horyzont. To jakbym się odcięła. Że... Mm. Aha. Ale jeśli chodzi o logo, to jest tutaj dużo detalu, który by się zalał pewnie. No właśnie, tak jakby nazwa do samego logotypu jest tak mała, że to w formie takiej drukowanej potem wykorzystania przez firmę jest nie do zaakceptowania, bo tego nie będziesz w stanie po prostu zwyczajnie wydrukować. Na wizytówkach te TPU w ogóle nie będzie czytelne, nie? Albo nawet to się mogłoby zlać, rozlać, kurde, i te literki w ogóle by nie wyszły. Nie było, jakby to tak, się zlało, tak. No. Już tam nie wspomnę o wycinaniu tego laserem albo wypalaniu, bo to też takie potem nie wyjdzie. No, nie byłoby ciekawe. A inaczej, forma sama w sobie mi się podoba, na przykład jeśli chodziłoby o ilustrację dla właśnie tego towarzystwa, to dla mnie byłoby spoko. Albo na przykład na baner, na, nie wiem, na Instagrama. Jako sygnet. Tak. I obok napis. Tak. Wtedy by to pykło. Baner dla Instagrama w ogóle to by było też idealne, bo no to też trochę się innymi rzeczami rządzi tak naprawdę, no. Nie? Ale z jednej strony jest ciekawe. Tak. I trochę mnie denerwuje to, że ten TPU Horyzont jest krzywy, ten horyzont. Ale to jest moje spatrzenie rysunkowo-architektoniczne bardziej. Ta architektura, wtedy się wciśnie. Dobra, kolejna praca. Zemsta na japońskich syrenach. Ja bardzo lubię tę pracę. Ona zajebista była robiona przy mnie. Jest zajebista. Też. Jest bardzo fajna. Chociaż ja mam takie wrażenie, że wolałbym więcej tej czerni u góry zobaczyć. Tyle jako trochę oddechu. Trochę ciężkość poleciała. Tych rybek na dole jest takie by za... Ja bym te rybki wykasował, dał tylko jedną i zostały te fale z tym. To jest takie... Ja bym zrobiła 3 albo 4. Tej dolnej bym po prostu nie dawała. Ale na przykład bardzo mi się podoba ten zabieg po prawej. Ten kwadrat. On jest za mało widoczny według mnie. Okej. Okay. Ten ramen. Taki komiksowy, nie? Tak, w ogóle to jest bardzo fajny zabieg według mnie, tylko jest troszeczkę zbyt delikatny. W sensie to się za mało wybija kompozycyjnie, żeby to było. Bo za dużo odcięte. Z tego białego dołu. Tak. I no tylko dlatego, nie? Bo ta góra dość mocno siedzi. Ale praca generalnie świetna. Tak, też mi się podoba. Mniejsza 3, fajne. No. I na przykład takie ilustracje, też takie, które jakby sugerują grafikę artystyczną, ale nie do końca jej robią, na przykład, bo nie mamy, nie wiem, miejsca albo coś takiego, to też super, nie? Bo to na przykład cienkopis i flamaster totalnie udaje akwafortę. No. Tak, gdzie jakby rysuje się igłą na, tak uproszczeniu, igłą na blaszce metalowej, więc jakby to troszeczkę wygląda jak ten ryt, taki typowy. Mhm. Więc to też dobrze. Dalej? Tak, no jest już ten tęczowy kapturek. To jest ja trochę nie kumam. Czyli jest fajne. Dobra, okej, okay, nie. Się, nie, żartuję. Nie, oczywiście. Bo wizualnie mi się podoba, nie? Tak. Tylko ja nie kumam, Wilk zjadł czerwonego kapturka potem? W bajce? Tak. Zjadł go? No tak. Naprawdę? Tak. Ja mało... Patrycja, potwierdź, proszę. Nie przeczytałem mało książek w życiu, ja czytałem fantastykę i to fantastyką dla mnie nie jest i tego nie czytałem. Zjadł ją? Bo o co mi chodzi? Bo ja widzę po prostu, że czerwony kapturek wychodzi po prostu z bebechów tego Wilka. Tak. I to trochę drzewo przypomina, trochę las, bardzo fajnie nawiązuje do tego klimatu, to ale czemu wychodzi mu z brzucha? To było moje pytanie. Wychodzi mu z brzucha, bo był w jego brzuchu i uratował ją ten. Faktycznie, on zjadł wszystkich, on potem go rozpruł i wyjął wszystkich. Tak. Racja. Z babuszką i tak dalej. Moi drodzy, jest to super. A czy mi się nie podoba? Tobie się nie podoba? Nie no, żartuję. Muszę mówić na odwrót niż ty, nie no. Maja pisze, że tak zjadł. Dzięki. Mi się mega podoba. Tym bardziej, bo to jest ilustracja bardziej projektowa. Jakby ten styl totalnie mógłby się pojawić na przykład w jakimś magazynie. Tak. Albo w takiej starej książce z lat mojego dzieciństwa, lat 90. Si, i to jest już bardziej projektowe pod tym względem, tym bardziej, że jest użycie większej ilości płaskich form. W ogóle Maja, mam nadzieję, że ci się podoba, bo Maja też robiła Wilka, tylko że Wilk był zjadany przez owce. O.
To, w sensie nie, żebym krótko nie skwitował, ale nie podoba mi się to. A, to jest kolejne. Tak. To jest Arlekin i Poirot. Dobrze czytam? Chyba, tak. Może, tak, nie. Mi się w ogóle podoba stylistyka, ale osobiście nie dawałabym tego do... No właśnie, o to mi chodzi, nie? Tak jakby zrobiłabym całą serię tych ilustracji, albo dałabym je na planszę, jako na przykład do jednej, nie wiem, do jednej książki. Seria ilustracji. Jako jeden, nie wiem, tryptyk, dyptyk, cokolwiek. Albo na mock-upy, jako, nie wiem, ilustracja do jakichś tych rzeczy. Żeby jakby tego... Przepraszam. Żeby... Już podnoszę. Żeby nie rozbijać tego aż tak bardzo, chyba że trzeba było zapełnić teczkę. Znaczy ja bardziej tak technicznie. Właśnie, jak zapełnić teczkę, to z jednej strony okej, ale z drugiej strony, ja bym, jeżeli tam jest, te widełki są ilościowe podane, to ja bym nie dawał pracy, która odstaje poziomem od innych prac, które są naprawdę spoko. Bo to tak jakby poddaje pod wątpliwość pewne rzeczy, nie? Tak samo jak robicie portfolio, też nie dajecie zajebistych prac i zaraz potem jakieś paździerz, któryście mieli na początku, bo mieli się za mało pracy. Ja bym wolał zostawić trzy prace takie bardzo fajne w portfolio, a tych badziewi po prostu nie dawać. Ja nie nazywam tego badziewiem, tylko po prostu odstaje od całej reszty, którą żeśmy wcześniej widzieli, nie? Przerzucimy dalej na pracę rysunkową. Czy tam będą jakieś piersi, akty? Nie, bo to są prace już Kasi Glaser. Wolę dopytać. To jest już, nie powinno być w każdym razie. Żeby potem nie było, że znowu tam. Chociaż nie patrzyłem, czy zostało zdemotyzowane, czy jest zdjęte, ale na to muszę uważać, nie? Nie no, to są już teczka kolejnej osoby, Kasi, która dostała się w zeszłym roku. Mhm. Tak samo jak Mania. Co myślisz o tej pracy? Bo ja już, przepraszam, no. To będzie mi stukać w tych. Przepraszam. Będę po prostu tak trzymała cały czas. Weź sobie ołówek. I se stukę ołówkiem o swoją rękę. Trzeba mi jak dziecku dawać, żeby się nie bawić rękoma. Co o tej pracy myślisz? Bo ja już ją widziałam wielokrotnie. Już nie jestem obiektywna pod tym względem chyba. Czyli, wiesz co, walorowa z jednej strony mi się podoba, bo ja lubię jak właśnie ASP tak ciągnie to, że to jest takie nieco z chaotycznych kresek wyciągane powoli ten. Jednak jakbyśmy sobie ją rozciągnęli na takie poszczególne etapy. Głowa, ręka, dłoń, brzuch. Stopa czy kolano, to ona nawet całkiem przyjemna jest, ale potem jak to łączymy jednak w całość, to anatomicznie i walorowo miałbym pewne obiekcje do tego, nie? Bo na przykład ta ręka, głowa jest tak kontrastowa, że ta biel, która jest na głowie, ona nie tworzy tobie tego punktu, który wybija bliki na twarzy, na bryle, tylko on jest dziurą. Trochę tak, no. I tak samo potem jak wejdziemy sobie dalej, to niektóre, ten brzuch, jak jest obrysowany dość mocno z prawej strony od tego, od tła, to on się wydaje taką idealną, mega super piłką i bardzo odciąga uwagę. On był tą piłką, ona była już zamocna ciąży. Ja wiem, ja to widzę. I to w ogóle tylko jest po prostu, bardzo ciężka modelka. Ja wiem, tylko ja bym po prostu sobie to trochę tam utopił trochę w tej głębi, bo ja uwielbiam krawędzie w cieniu topić w głębi i żeby one nie były tam w ogóle wyraźne tak, nawet, tak. Albo w ogóle żeby ich tam nie było. Tym bardziej jak ci jest obłe i idzie jakby w dal tą obłością, to lepiej jest w ogóle nie robić mocnej krawędzi, żeby zasugerować to, że to tam dalej idzie, a nie właśnie kończy na płasko. Mhm. Znaczy jako praca do teczki to jak najbardziej okej, spoko, nie? Tak. Chociaż tutaj anatomicznie tak samo z miednicą i z tą drugą nogą, która jest zgięta. Tam się te kolano, te udo robi bardzo długie. Ja pamiętam, że z tą pracą było dużo zabawy, bo no Kasia miała naprawdę tragiczną tą perspektywę. I w ogóle ta modelka była też... Znaczy, aha, jak widziałam modelkę, to była ciężka pozycja. Tak. Swoją drogą, modelki w ciąży nie polecam. W sensie nie dlatego, że nie dawała rady, tylko dlatego, że było ciężko ją rysować, żeby to wyglądało spoko. Bo na pierwszy rzut oka mało kto zakłada, że modelka będzie w ciąży. Więc na przykład jak ona nie była w zaawansowanej, tylko w takiej połowicznej... 50-50 była w ciąży. To na początku niektórzy pytali, a czemu zrobiłaś jej taki bebzo? Bo jakby nie ogarniali, że ona jest w ciąży, tylko myśleli, że jest... Przecież to widać od razu, że jest w ciąży. Błagam. Jak rysujesz, jak jest, nie wiem, w czwartym miesiącu na przykład? A, no dobra, okej. Okay. Mówię, że w połowicznej ciąży. A też to tak. Jak była w zaawansowanej, no to spoko, nie? Przerzuciamy kolejną pracę na martwą. Si. Właśnie, jak, bo ja wydrukowałem jedną pracę Kasi do wystawy, która sobie jeździ po tych galeriach wszystkich handlowych, nie sztuki. I resztę teczki, to jej kreska się naprawdę totalnie wyróżnia spośród całej reszty, bo Kasia ma coś takiego, że ona po prostu rysuje tak nonszalancko trochę bym powiedział z tą kreską i on to powoduje to, że ona jest dużo ciekawsza i zwraca uwagę na siebie, nie? Chociaż to jak to jest ta martwa, to ja nie wiem jakie są kolejne martwe, jakbyśmy sobie to przewinęli i są piersi, jest kolejny obraz, to są piersi. O mój Boże! Dobra, w każdym razie. Ale są ładne i ledwo je widać, nawet nie ma sutków. Ledwo.
Nie mogę mówić sutek? Czy... Nie wiem, nie wiem. Ponoć jak się powie alkohol... Hasło sutek. Jak się powie alkohol, to też jest demotyzowany... No i co? No i demotyzowany ten. No dobra, no. W sensie mi chodzi o to, żeby nie zdjęli. Bo to, że jest demotyzowany, to jest spoko, tylko że po prostu nie zdjęli nam odcinka. Pomijając to. Co do tej martwej. Nie widziałem reszty, ale to tak jakby walorowo, czyli kreską, mi się to strasznie podoba, chociaż jeżeli chodzi o konstrukcję elementów, liska, czaszki, czy tak jakby całościowo, jak tak jakby budowane są te plany, głębia na planach, no to ja bym tu na tym trochę posiedział. Mi jedynie nie pasuje czaszka i lisek, aczkolwiek lisek, nie jest powinniśmy ciężki. Byli go dawać na tą ja martwą. Ja... On jest tak creepy. Dajcie najgorsze sekundę. Jest to, bo tutaj wygląda. O nie, lisek idzie. Kasia ma traumę po tym lisku. Autentycznie, jak się. To jest bardzo zabawne, mam nadzieję, że to ogląda. Jak się do niej podejdzie z tym liskiem, to ucieka. Super zabawne. Lubię ją tak dręczyć. Ta rączka totalnie tak wyglądała na żywo. Jakby teraz to wygląda, jakbyśmy go. O nie, he's coming. Mówiłam, ta rączka wygląda totalnie tak. W sensie, ona jest realistycznie tak. Tak, to taka. To są łapki albo pozostałość po Te oczy swoją drogą, mega creepy. A ja wiem, by the way, żeby nie było, ten lisek jest po mojej mamie, jak ten, żeśmy sprzątali dom, to on ma 40 lat, jest starszy niż ja. Także żeby nie było, że ja kupuję skóra, bo coś takiego, nie? Po prostu on jest niech i się, wydaje niech mi się chociaż być... się sprawdzi, jak już... No. Jak już no. Niech uczy kolejne pokolenia. Przejechałem zdjęcie niech dalej. Niech kolejne pokolenia. Dobra, ominąłem piersi. O nie. O tak. A nie, to nie jest Kasi. Ten portret? Nie, to nie są prace Kasi. A kogo są? Dobra, jest nieważne. Ani depty. Dobra, to jest nieważne. Przepraszam was. Wrzuciłem portret. To jest autoportret. Ani aha. Depty. A ten podpis na dole to co za znamisiek? Ilustracja ignorancka może. Aha, dobra. A, mi się podoba. Ogółem. Chociaż. No. Chociaż. Nie wiem, czy to jest kwestia zdjęcia, ale u góry mam wrażenie, że jest ołówek 8B, na dole jest dużo 4B, 2B. Przez co mi się to trochę odcina i wygląda trochę kredkowato, ale 8B ołówek tak ma. I ewentualnie bym trochę zrobił coś z lewą jej stroną, żeby tutaj, nie wiem, czy widać kursor, jak macham, to tą żuchwę jej i trochę do cienia dać, bo ona wychodzi nam do przodu i przez to się wydaje, że jej szczęka jest dużo szersza niż powinna być, nie? Ale generalnie krecha mi się mega podoba. Nawet bym powiedział, że ta kreska na włosach mi się podoba bardziej niż ta poukładana, która jest niżej. Si. Co w sumie nie jest dla mnie normalne, bo wolę taką poukładaną niż teraz taką tak dziką. Patrzę. No to są prace Ani Depty. Jadę dalej. Musimy przejechać te wszystkie prace. Chociaż tak nie przejedziemy, ale trzeciego odcinka z tego nie będzie. Nie martwcie się. Goddammit. Dobra, to szybciej. Kolejna martwa. Tu jest ten sam problem z planami. Ich po prostu nie czuć, nie? Brakuje takiego stwierdzenia, no. Że biorę dominantę jest w jakimś jednym miejscu, czyli tak jakby określam jedno miejsce do pokazania. I ono ma najcały zakres ten tonalny ołówka, od bieli do czerni, a cała reszta gdzieś tam zaczyna, ucinasz ten zakres i w tym momencie uzyskujesz głębię. I na przykład ta gitara totalnie nie jest potrzebna, żeby ona ma biel. Ja bym ją całą tą utopił po prostu i ona w tym momencie wydobędzie cały ten pierwszy plan i to byłby takie... Cofnęłaby się... Miód malina. Ale muszę powiedzieć, że Ania naprawdę świetnie wyciągała tekstury. W sensie, że widać, że każda rzecz jest inną fakturą. To zawsze fajniej szło. No okej, okay, no to się różni. No, no, to fakt. Jadę dalej. Jest to wypracowane. Iwo. Jakie ładne włosy. Aha, dobra, no ja mam tak. Na liście go jako Iwo, no dobra. Ale no. Ciało? Mega mięcho. Ta klatka piersiowa. A. Światełko. No, okej, okay. Dobra. Znaczy, wiesz co, włosy, to, że ta dolna część jest totalnie bez detalu, bez niczego, stopiona w to jest to, co ja po prostu ubóstwiam, jest takie miam. I potem góra się zaczyna bardziej rysować, jest bardziej detaliczna. To jest po prostu level up. A klatka piersiowa też fajnie to się wydobywa, bo to jest dobrze, że ułożone światło, dobrze ułożony cień i pomimo tego, że jest rozmazane palcem, nie wiem czym. Nie palcem, ręką, w sensie, że ścierką. Dobra, to jest to ten, no to tak to się trzyma i że jak potem zejdziemy niżej do tego kolanka i do bioderek, to tak to gdzieś tam to ze światełkiem już tak chyba jest... Git. Mniej. Git. Dalej jest portrecik. Czy jest dobrze, ale... No. Nie, bardzo fajna praca swoją drogą. No. Mi się podoba. Mi się takie... Włosy? Miam. Jadę dalej.
Jakbym znał tego typa? Tak, wiem. Ja też go uczyłam. Uczyłaś go? Tak, na hobby w Gdyni. Naprawdę? No. O. Co? Nie, nie, tak z ciekawości. Wiesz co, podał mi się tutaj ten detal na uchu. On jest naprawdę spokojny na włosach. Chociaż mam wrażenie, że czegoś tu jest za dużo i mam wrażenie, że za dużo jest blików. Za dużo jest bieli. Znowu. No, blików, takich ostrych. Bo on tu no, ma je tutaj na pod bębennym szyi, że tak powiem. Potem ma gdzieś tam na włosach, ma tu i tu. Na policzku, tutaj z przodu. Tak za dużo tego jest trochę. Ale tak, totalnie wygląda jak on. Od razu rozpoznajemy, kto to jest, więc jakby... Gdzie ja go kojarzę, nie wiem, będzie, kto to był. Dobra, ale w sensie fajne, mi się jak najbardziej podoba. Chociaż mam wrażenie, że on jest w tym takim, jakby był fryzjera. Tak, totalnie tak. Może był u barbera akurat. No jest broda, jest zaczeska. I mamy kolejną panią w ciąży. Tą samą w ciąży, ale kolejną, no. No jest tryptyk, baba w ciąży. Nie kumam tego takiej by... Waloru w tle? Tak, nie kumam go. Ja go nie pamiętam. Nie pamiętałam. Znaczy, inaczej. Całkiem mnie ciekawi, ale nie wiem czy... Ponownie, za dużo bieli. W pracach. Nie, mi brakuje przestrzeni. Też. Ja lubię jak ta jest głębia sobą razem powiązane, jest nie? Na coś... I w sumie też tak byłem uczony, że ta głębia, którą się robi dookoła, ona jest na czymś i coś elementarnie pokazuje. A nie, że ona jest położona tak po prostu, o puf, jest. Bo ja mam wrażenie, że ona się zapada w tej czerni, w czarnej dziurze, nie? I to jest taki by jedyny ten zabieg. A jeżeli on byłby rysowany na czymś, na przykład ta kolumna z tym jest i ta ma, ta draperia, na której rękę trzyma, ja jej w ogóle nie widzę i nie czuję, nie? Z jednej strony znowuż, jako cała postać, to taki by okej, okay, ale z drugiej strony tamta wcześniejsza postać Iwo, o, no o niebo lepsza, chociaż nie wiem, czy to jest ta sama osoba. Nie tak, tak, to jest sama osoba. Autor, tak? Dalej. Dobra. No to Iwo jest o niebo lepszy. No ona generalnie, w sensie wszyscy nie lubili już jej trochę rysować. Ciężka była do rysowania. Bo trzeba powiedzieć, żeby zmienić modeli. Ja wtedy piszę do nich maila od razu. Nie jest tak łatwo zmienić modela, kiedy nie mamy modeli. Przejechałem dalej pracę. Czy to jest Adrian? Tak, to jest Adrian. O. Współczuję wam rysowania Adriana. Adrian jest tak chudy, że tak jakby to jest tak ciężkie do rysowania. I wysoki przy okazji, tak. Więc wydłużony. Że ja pamiętam jak ja u siebie na swoim kursie rysunku, pamiętam to nawet, jak miałem osobę, która była tak cholernie chuda, że tam jakiekolwiek zmiana w mięśniach, w kościach, to jest od razu widoczne, że ty, ale tam coś nie gra, nie? I na przykład o ja tutaj twarz, cała głowa i ten samurajski... To był kucyk. Jakiś, no. Jest naprawdę przyjemny. Są te lampki w ogóle, no. Że przednia jest taka, jest ostro wyrysowana, jest detaliczna i idziemy dalej. Jest tam... Jezu, super. To taki mały pierdolnik, ale jest kapitalny. Ale niżej jak schodzimy już, to albo ja bym wszedł sobie formę szkicową i tak to zostawił z niedopowiedzeniami, albo to poprawił, nie? Bo si, ta jedna ręka, ta tylnia jest gumisiowata, a ta dolna jest... A ma więcej w przedramieniu niż w ramieniu całym, czyli niż w barku, nie? Wydaje mi się, że to wynika z tego, jak też osoba musiała siedzieć, bo pewnie siedziała na poziomie widoku jego łokcia, mi się wydaje, albo tuż przy jego ramieniu. Ale no, w sumie portret mi się mega podoba. Im dalej w las, w dół, mniej. Ej, wiesz co, zróbmy tak, bo jest tego pełno, a my znowu przegadamy nie wiadomo to ile, nie? To przeklikajmy może do malarstwa teraz? Właśnie, zróbmy tak. Do malarstwa, tak? Może zróbmy tak. Będziesz głosowała tak, nie? Jak praca ci się podoba, dałabyś doteczki i umieć to samo. Ja będę jechał tak po 2 sekundy na pracę. Dobra. Będziemy mówili, po prostu. Dobra. Tylko jeszcze powiem, że Ania robiła bardzo dużo swojego malarstwa. Do malarstwa, więc dlatego tak będzie tutaj dużo stylistycznych rzeczy. Ona mega długo nad tym siedziała. Nad swoim takim surrealistycznym malarstwem. Tak, chociaż perspektywa krzesła nie. Z kolejną pracą. Nie. Nie? Dobra. Nie. Teraz jest malarska praca. Kolejna. A nie. Tak. O! Dobra. A czemu tak? W jednym zdaniu. Nie wiem, w sensie ja lubię, jak się daje coś swojego. Nawet jak to jest, nie wiem, tak trochę na granicy stylistycznego kiczu. Dobra, inaczej, jakbym uciął ręce i zostawił samą głowę, tak. Bo bryła i światło... Kompozycyjnie byłoby inaczej. A czy to jest jedna rzecz, że ta głowa jest rzeczywiście ciekawa, a ręce tam tak popada w to w szarości. I widać, że jest mega wypracowane. Tak. Kolejna praca. Tak. Kolejna praca? Też. Tak. Tak. Super, to też jest na granicy, ale widać po prostu taki kunsz w tym wszystkim. Nie, to jest zajebiste. To jest zajebiste.
Kolejna praca? Nie. Nie. Tak. Chociaż te piersi muszelki są śmieszne, ale podała mi się ta stylowa. Mi nie wszystko, w sensie jakby była troszeczkę więcej ciała by miała, to tak, bo trochę przeraża mnie chudość jej ramienia. No to jest nieanatomiczne i tak samo, ta ręka jest przekręcona tak, dziwnie, ale no okej. Dałabym i tak. Ale jest to, widać, i w ogóle że na twarzy co się dzieje ze światłem, mniam, serio. Ja nie chcę wiedzieć, ile nad tym się działa. Pewnie długo. Kolejna praca. No jak nie ma wcześniej Martwej Malarskiej, to tak. Tak, ale mi się właśnie podoba to, że nie jest taka wymiziana. Nie, ja nie mówię o tym, nie? Tylko bardziej mi chodzi o takie dość... chociaż, fajna, no dobra, no okej, okay. No ja jestem światło tak. Światło ma fajne. Kolejna praca, nie? Nie. Kolejna praca, też nie. Chociaż ten pies jakiś śmieszny. Zależy czemu się... Jezu, ta skóra jest ściągana. Tak. A w sumie tak. Tylko, że bardziej pod ilustrację. To już wchodzi, według mnie, powoli. W ogóle z jednej strony ja kojarzę tego typu pracę u innych artystów, ale tematyka jest dość osobliwa, bym powiedział. I tak. Jeżeli miałbym doradzić pod kątem takiego budowania portfolio czy swojego... No to jest spoko. No. To jest spoko, bo jeżeli takie masz by dodamy tego warsztat, nie? To ma się takie by, że ej, to jest tej osoby, nie? I w tym momencie ma się takie by tak. MVP. Tak. Plus potem cię pamiętają. Nie, USP, Unique Point, Unique Selling Point, tak. Nie. Z tą martwą. Nie. Kolejne też nie. Kolejne. Tak. To jest jej babcia swoją drogą. W ogóle, zawsze zachodzę za ten. Jak można, w sensie, wybacz, ja nie chcę, to nie ma być negatywnie. Ja po prostu zawsze zadaję takie pytania z czystej ciekawości. Jak można namawiać coś takiego tak dobrego warsztatowo? Przynajmniej ja to tak widzę. I też namawiać coś takiego. To było poprzednio. Pokazujesz to kolejne? Nie, to co z tyłu było. To żeśmy powiedzieli, że nie. Podejrzewam, że to jest kwestia... Po pierwsze tego, że na początku tego, jak się maluje i rysuje, to jest się bardzo niestałym w swoich umiejętnościach. Aha. Czyli jakby jest ta taka sinusoida, że nie jesteś pewny swoich umiejętności, czasami wyjdzie, czasami nie. No. Plus tego, że podejrzewam, że ta lepsza praca zajęła jej plus 30 godzin więcej. Aha. Czyli że pewnie jakby dać jej czas, to może tak samo... Albo po prostu chciała mieć inny efekt i nie wyszedł. Dobra, jadę dalej. Nie. Tak. No co ty gadasz? Zarąbiste to jest. Serio? Tylko, że ja jestem fanką ignoranckiego stylu w ilustracji. No dobra, okej. Okay. Ja jestem na nie. Jest bardzo specyficzne. Tutaj jestem ten antywskaźnikiem, nie? Znaczy inaczej. Wielu osobom się to nie będzie podobało. A. Ale ja uważam, że ilustracja nie musi być ładna, żeby być dobra. Tak. Ale to wtedy jesteś w stanie zauważyć to tak jakby po kłębce po nicy do kłębka, tak? Że ona tak. Rzeczywiście jest dobra. Na pierwszy rzut oka ci się wydaje, że nie, a potem taki, ej no, że faktycznie jest tak. Ja tutaj nie mogę znaleźć czegoś, co mi się podoba. Mi się bardzo podoba to, że to jest kolaż w ten sposób, że jakby tam są te tabletki. Aha, myślę, że to jest narysowane tak dobrze. Nie. A. Kolaż. Dobra, jedziemy dalej. A nie. Nie, chyba nawet tego nie widziałam nigdy, bo nie pamiętam. Dalej? Też nie. Też nie. To mi przypomina kartki ze szkicownika, jak ludzie mi przenoszą za każdym razem. Ale technicznie to jest fajne. Tak. Tą drogą. Teraz jest herezja. Tak, kocham te plakaty. Ten pośrodku jest fajny. To generalnie zrobiliśmy tryptyk, bo nie potrafili... W sensie rozmowie... na próbnej rozmowie na Hot Weeku. Mhm. Trzy osoby mówiły trzy inne, które ma wybrać z tej herezji. Bo zrobiła trzy na ten temat. I stwierdziliśmy, że w sumie, skoro mamy tak wszyscy tak skrajne, które się najbardziej nam podoba, to stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy z tego tryptyk. I według mnie to fajnie działa. Jakby ja nie jestem największą fanką tej pierwszej herezji, chociaż stylistycznie mi całkiem siedzi, ale ta druga i ta trzecia mi się mega podobają. Mi się środkowa najbardziej podoba. Znak. Środkowa jest najmocniejsza też przy okazji. Jest w takiej starej, dobrej szkole polskiego plakatu. Według mnie. Tak, tak. Znak. No. Teraz jest kolejny. Tak, jestem na tak. Jestem na tak. A to w ogóle jest? Oko za oko. To jest kompozycja typograficzna. Zajebiste. No. Zajebiste. Też robione na zajęciach u nas. Zajebiste. Chociaż tam przy tej literce K na dole, tam chyba te kółeczko się nie spina z tą nóżką od K. I jest takie trochę... Są drobnostki, które oni robili chyba pierwszy raz komputerowo. Kolejna praca? Nie. Ja lubię tą pracę. Czemu? Nie wiem. W sensie ja po prostu lubię styl Ani. Aha. On jest dosyć charakterystyczny, jest specyficzny. Nie każdemu on będzie siedział, nie wszystkim. Właśnie ja mam wrażenie, że jak widzę te szkicowniki większości ludzi, którzy rysują w domu i tworzą ten, to jest to.
Myślisz, bo ja nie widziałam takiej. W sensie tu jest, ja wiem, że to jest bardzo wypracowane. Ja się tego sporo naglądałem. Mówimy o tym wampirku, co ma wąsy. Tak. Tak, no. Ja jestem na nie. Mi się to podoba. No. Ryba piwa jest super. Tak. Jest genialna. Czat. Podaj mi się. Ja miałam, bo ja dawałam to zadanie, bo ja je miałam na studiach. I nie spodziewałam się, że w ogóle będą tak fajne efekty. Mm. To jest super akurat. Bardzo fajne. Tak. Kolejne? Nie. Orka na Ugorze? Mucha mi się nie podoba. Właśnie, bo to jest to, ja się patrzę, to jest się może tematyką jak najbardziej okej, okay, ale mucha, że jest zrobiona jakimś takim aerografem czy tam blurem w tym, okay, mi się takie by gryzie technika, bo na przykład w tym plakacie wcześniej to jest spójne, nie? Jest. A tutaj to się, mi się gryzie po prostu, czyli temat okay, jest okej, okay, plakat jest okej, okay, gryzie mi się technika. Technika, mówię tak, i ja też przy okazji pamiętam, bo to są pierwsze jakby prace ich graficzne, komputerowe, więc może patrzę na to trochę przyjemniejszym okiem też przy okazji, dobra, nie? Kolejna praca, tak. Nie. Czemu nie? Ja wolę poprzednią niż tą. Why? W sensie, nie śni mi tutaj typografia osobiście. A. W sensie, ilustracja? Spoko. W ogóle inną typografię bym zrobiła. To mi się bardzo kojarzy z Lautrekiem. On też robił właśnie takie w bardzo podobnym stylu. Plakaty i takie inne. Dalej. Nie. Nie. Dalej. Technicznie tak, ale generalnie nie. To jest Miłosz. Miłosz Szymon. Albo Adrian? Nie. Miłosz Szymon. To chyba są Kasi prace potem. Tak, jestem tak. Jest ma tak. Mi się podoba, bo właśnie to jest ta, to, tu jest ta głębia, ładna głębia, no, która tak jakby wyłania elementy nam z tła, buduje po prostu głębie i plany i on tak jakby jest pokazany. Jest wokal, no, co jest zajebiste. No. Tak, to jest Kasi, bo to jest Kasia. I autoportret. Tak. Mega mi się to podoba. Ja dalej. Z lustrem? Też tak. Też chociaż brakuje mi detalu. Mi trochę brakuje wokalu. Bo czuję, że cała prawa strona jej jest wokalem. Coś z niej ręka jest taka spoko, mocna, ale potrzebowałabym większego wokalu. Mhm. Ale jest w ogóle fajny koncept. A, mam tą pracę, Iwo. Gdzieś, jest spoko. Na ścianie tutaj w sali Alan obok. Sorry, Alan. Lubię tą pracę też. Tak, jest spoko. Ma fajne światło. Wszystko jest w odpowiednim miejscu. On to jest on. Jest naprawdę przyjemnie zrobiony. No. Si. To jest w naszym przewodniku. Dlatego to pomyliłam. To jest spoko. To jest naprawdę spoko. No. I tutaj tego brzucha nie widzę. I w ogóle zobaczcie, jak sobie przewertujecie do tyłu ten filmik i zobaczycie te inne postacie, które mają tą głębię inaczej posadzoną. To jest naprawdę ważne, że jak coś zaczynacie robić, to wiecie po prostu, co głębią wydobędziecie, żeby ona była tak jakby coś uspokajała, a coś wydobyła. I to tutaj jest to naprawdę umiejętnie zrobione. Jest takim mięsko, że tak powiem. I widać, że w ogóle jest naprawdę mało bieli wbrew pozorom i to dobrze działa na pracę. No, no. Dalej. Też tak. Mega lubię ten fokal. To jest tak mocny fokal. Chociaż jakby... właśnie pytanie, czy ten fokal, jak jest pokazany na palce, które nie są ładnie zrobione, to jest okej? Okay? Według mnie są ładne. Aha, mi się tak trochę... Ja nie są idealnie poprawne, ale są mają na tyle fajne światło, kartofelki że to się na mnie broni. Znaczy, cała praca jest przyjemna. Znowu, jest taka oszczędna, pokazuje, co powinien pokazywać i ja takie coś tego typu rzeczy lubię. Kolejna praca. Jeżeli to też jest... To chyba nie jest Kasi, czy to jest Kasi? Wydaje mi się, że to też jest Kasi. Tamte są lepsze. Tutaj nie ma tej subtelności tutaj z kreską. Tutaj jest to samo, w sumie podobny zabieg co w poprzedniej, ale wolę poprzednią. Ale dalej dawałabym teczki. Krzesło na dole nie ma perspektywy. Dobra, tam kogo perspektywa? Ja wiem, ale... Who cares? W ogóle na tak. Tak. O, ta to ja to wydrukowałem. Tak. No. Ona jest dzika z tą kreską, jest bardzo mięsista. Ja lubię takie mięsko w tym. A ona chyba... Ja jej na żywo nie pamiętam. Ale tu na zdjęciu bardzo fajnie wygląda. Si. No. Jestem na bardzo, bardzo tak. Chociaż ja bym trochę bardziej zróżnicował plany. Może tak, może by się przydało jeszcze tam z tyłu więcej szarości, ale według mnie tu i tak są fajne. Dzisiaj widzę fokal, widzę fajne tekstury. Mi się to wszystko podoba. Dalej plusuję za odważną, fajną kreskę. Kolejna praca. Ja przyznam, że tak ja tutaj zrobiłam im bardzo dużą krzywdę, bo ta kompozycja była, w sensie ta martwa była. Ona jest taka niewyważona, bo góra leci sobie do góry, dół jest zbyt ciężki, znaczy on jest ciężki, taki powinien być, ale ja mam wrażenie, że albo inaczej ugać, albo po prostu wyjść i przyjść innego dnia na inną martwą. Sorry. Ja bym tu jedynie, w sensie inaczej. Wydaje mi się, że gdyby nie ta draperia, to bym była no tak. Nie lubię tej draperii tylko. Tak. To jest fajne, ale nie pasuje mi. Kolejna pracka. Oj, tak. Tak.
Ja i tak. Znaczy, dalej bym się pobił z perspektywą o krzesełko, bo tam z tyłu tej nóżki nie ma, ona zniknęła. Jest tylko początek i później nie ma, się nie kontynuuje dalej, nie? No i dobrze, nie potrzeba kontynuacji. Ale no, jakby ta głębia z czaszką... Tak, jest spoko. Mega moc. No, dalej. O, i malarstwo. To są oleje. Od razu mówię, że jakby te wcześniejsze, które pokazywaliśmy u Ani, to były na zmianę oleje i akryle. Aha. Tutaj to są... Kasia robiła martwe głównie w oleju. Na desce. A tak, pamiętam. Cała pracownia pachniała farbą olejną. Si. Jest, tak? No tak. Ja bym jednak zrobił wykłady z konstrukcji perspektywy. Serio. No, chyba mi też. Cały MSP, chociaż pamiętam, jak ja zrobiłem 2 lata temu, to wszyscy zasnęli. I musiałem Szymona Kmitę budzić 4 razy na swoich zajęciach. Pozdrowienia dla Szymona. Nie wiem. Jest? No tak. Mi się podoba metal. A czy mi się podoba ta lampka? No. Magda odkupiła żarówkę. mi się ta lampka podoba. Ale ta żółć... oczywiście się inaczej. To jest różniące się od tego, co było wcześniej, także z jednej strony jak najbardziej okej. Okay. Mi osobiście takie bez dużo tego żółtego jest, jakby to była podmalówka i ona nie została, że tak powiem, wyłoniona, chociaż to ma swój styl. Czyli pewnie na SP było całkiem spoko pokazać. Na pewno jest charakterystyczna, plus ja pamiętam ją na żywo i... I na żywo mi się trochę bardziej podoba. Tak? Tu jest trochę chyba za ostra ta żółć. Czyli bo na żywo ona trochę blednie. Wysoka temperatura balansu bieli. Tak, kolejna jest super. Tak. Kocham ją. Ty, a ja nie robiłem zdjęć tego? Robiłeś. Nie są moje zdjęcia. Wiem. Czyli zrobiłem brzydkie zdjęcia. Nie wszystkie. A jak było to zdjęcie robione? Nie pamiętam. A. W sensie możliwe, że Kasia też robiła, jak coś nie wyszło tak, jak było na żywo, to możliwe, że dorabia jeszcze swoje, bo on też ma aparat. Mhm. Dobra, jestem na tak. No. Tu też na tak. W tym czerwonym? Tak. O, tak. Kocham ją. Jest tak mocne. Że trochę się rozbijam pomiędzy czaszką jedną, drugą i pieskiem. Tak za dużo mi wzrok lata kompozycyjnie. Jednocześnie tak, ale w sumie ja wychodzę z założenia, jak jedna jest taka praca rozbita, a wreszcie widać w oczywistym mocny focal point, to można uznać trochę za celowy zabieg? Ja cię, Kasia, muszę zgarnąć, wiesz, bo ja muszę pogadać się z tobą o tych zdjęciach. Serio. Coś miało jak groźba. Nie, czemu? Nie, ciekawości tylko. Kolejna jest według mnie też super. Tak, chociaż ta draperia, która sobie płynie przez krzesło, to ona na początku jako od góry płynie w dół, to jest super. I potem jak krzesło już minie i idzie w dół na dole, to brakuje mi tego rozróżnienia, że ona już tak jakby dotknęła podłogi i powinna trochę inaczej światło wyłapać. Prawda, aczkolwiek pamiętam też, że ta draperia akurat jest skórzana, więc ona też się specyficznie układa. No dobra, ale... Ale nie widać tego, więc no tak. Fajne. Ale dalej? Metal mocny. Nie. 16. Ja jestem za, ale to przez to, że jest inna od poprzednich i trochę bardziej taka... Ale to mi się jedna była mniej wydziubana. No tak. Bardzo lubię to złoto, które jest po prawej. Tak. I może jakby ta czaszka nie była taka linearna, to bym była bardziej na tak, a póki co jestem w 90% na tak. Bo jest inna też i fajnie pokazać jakby jakąś wrażliwość. Okej, okay, kolejna. Tak. Ja byłam super fanką tego, że tam jest ten spray w tle. Bardzo mi się to podobało. Jaki spray? Aha, No. Nie zauważyłem. To mi się bardzo podobało, ciekawe. Tym bardziej, że też jest ten dzbanuszek fajny. I plus ona ponownie jest trochę inna od jej tych poprzednich. Mm. Bo w poprzednich bardzo mocno widać jeden styl. Te trochę od tego odchodzą, ale dalej widać, że to jest Kasi, tylko że czegoś próbowała. Mhm, spoko. Dalej. Tak. Czekaj, bo... 18. Si. Jest. Aczkolwiek trochę mi nie siedzi lewy górny róg. Drewienko. Ja nie biję. Znaczy mnie nie ale but i pod nim zarąbiste. No. Ładne temperaturki. 19. Tak. Tak. Kolorystycznie nie jestem fanką. Nie lubię zieleni. Ja lubię. Ani pomarańczu. Czy to się fajnie właśnie kontrastuje pomiędzy jednym a drugim. Tak. Dalej? Też tak. Tak, różowe. Tak. I'm a simple woman. 21, I love you. O, to też lubiłam. Trochę może teraz tak patrzę z perspektywy czasu, no bo to też było robione u mnie. Mhm. Może byśmy to inaczej trochę wyseparowali. Może jednak nie trzeba było brać tego gradientu od dołu. No właśnie się zastanawiam, czy to kwestia zdjęcia jest, czy ten, bo jeżeli cień ten ludzik by rzucił,
plus te zapałki z kulkami, to jest wystarczający detal, a ta cała reszta szarości w tle, ja bym to wypalił. Czy to była kwestia zdjęcia, czy to my tak zdecydowałyśmy, że brakuje kontrastu? Przydać, to jest winieta od aparatu i no światło jest tak rzucone. No właśnie, nie pamiętam, powiem ci, ale... Fajne. Chyba lepiej byłoby bez tej winiety. Tak, ale ogólnie fajne. Ale no, tak. I to jest w ogóle przykład tego, że te rzeczy manualne dalej można jak najbardziej zrobić na dobry plakat. Ta miniatura. Super. Mi to bardzo siedzi. Tak. No. Mi to przypomina kurtynę, małe dzieci siedzące w tym, super jest. I ludzi, którzy robią tak. Tak. No, super, super. No. Awantura. Nie jestem fanką. W sensie trochę można by było to inaczej technicznie, aczkolwiek to były pierwsze prace komputerowe, więc to też... Ale wygląda jak awantura. No tak. No tak, no. 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 Ale jest to nie. Życie wewnętrzne. Lubię to. Lubię tą pracę. Trochę może kompozycyjnie mnie ta perełka irytuje, że nie jest na przykład w 1/3 ucięta, a jest w jakiejś 1/8. Ale reszta mi siedzi. Może, nie, na, może ty po to, żebym zmieniła. Blade. Tak patrząc z perspektywy czasu. Blade strasznie. Ale czy to źle, kiedy ma takie mocne malarstwo? Nie, ja bardziej pod samą pracę osobno. Nie widziałem, co nie? Że jest po prostu taka... Jakbym chciał sobie wyostrzyć pracę oczy, albo żeby było ostrzej, więcej kontrastu, bo takie to boli trochę, nie? Mi się te kolorki. Dalej. Kaszunie. Nie, bo mi to za bardzo ciebie przypomina. Co ci przypomina? Ciebie. I twoją teczkę. Serio. Słuchaj, no trzeba zawsze mieć swojego mentora. Ja, jakby moją teczkę przypominało całe malarstwo Kamila Niewińskiego. No tak. Znaczy, no, zawsze mamy wpływ jakoś na nauczyciela. Zawsze tak wygląda i tak zawsze działa. Właśnie ciekaw jestem, jak bardzo wy macie wpływ na teczki swoich uczniów. Sporo. Bo u nas teczek nie ma na archi, tak? Sporo, w sensie... Kreski się bardzo różnią u nas, nie? No jakby chociażby to, ile było czaszek, ile Daria i ja malujemy czaszek, to myślę, że to jest swoją drogą... W sensie, no, Patrycja chyba też robiła czaszki. Nie wiem. Czaszków takich innych. 26. Pamiętam, ryba piła. Lubię tę rybę piłę. Długo się pamiętam, bo z nią męczyłyśmy. Tamta była fajniejsza. Słucham? Tamta była fajniejsza. Tak, ale w ogóle inne podejście. Tak. W sensie ja bym tylko ten temat, że ryba pije, a jest super, tylko ja bym go inaczej ugryzł może, nie? Si. Aczkolwiek też nie chciałyśmy, w sensie Kasia wpadła na ten sam pomysł, co ja robiłam na swoich studiach. Mm-hmm. I nie chciałam go jakby jej odbierać przez to, że ja już kiedyś zrobiłam podobnie. Tylko po prostu pokierowałam ją w inną stronę, żeby nie robiła jak ja. Dalej. Bardzo lubię ten znak. Fajne. Jest mega spoko i z tego co wiem, to Kasia go też wykorzystała u siebie na studiach, bo na studiach jest bardzo podobny temat i też się im podobał. Mm. Więc jest bardzo czyściutki, jest zrobione komputerowo, to jeszcze coś jest plusem, jak ktoś ogarnia programy. Tam są parę takich krzaczorków. No jest, ale to się wybacza. Widzę, w takich momentach. Widzę. Jedyne, co ja bym tutaj zrobił, to ta literka K, jak ma tą swoją, nie wiem, co się nazywa, nóżkę, tą lewą. Belkę, no. To jest za długa trochę. Jest. Optycznie czy... jest, nie, ta co, piona wejdzie w dół. Pionowa. No jest optycznie za długo. Za długa. Pewnie ona jest równo, jest na równi. Tak, jest być... na równi, ale jest optycznie, mam wrażenie, że jest dłuższa niż brzuszek na dole, nie? Si, to trzeba po prostu zrobić wyrównanie optyczne. No. Dalej. Jestem fanką Wegebaru. Ja nie. No co ty? Nie. No co ty, czemu? Sam pomysł na znak jest jak najbardziej okej, ale sam znak w sobie razem z logotypem to trochę jakbyś przez AI puściła i zapłaciła za to 200. Ja wiem, że to jest strasznie surowe, ale jeżeli masz pierwsze podejście do tematu, no to tak mniej więcej... No. Nie wiem, mi się to podoba osobiście. Jak, bo zazwyczaj jak widzę znak, to staram się wyobrazić, jakby to wyglądało w całej identyfikacji, wykorzystaniu i we wdrożeniu tego znaku, nie? No. I mówię, sam widelec w tej formie, znaczy sama idea, tak, ale sam wygląd już bym zmienił. I tak samo typo do tego też bym zmienił. Ja obstaję przy swoim, mi się podoba. No, spoko. Dalej, na haczyku, zajebiste. No, trochę może bym teraz tak patrzył na te, jak to się nazywa, po angielsku pamiętam, ale po polsku nie pamiętam. Mów po angielsku. Gills. Nie wiem. Pomocy. Skrzela. A. Tak, skrzela. Chyba o to mi chodzi. Płuca, rybie. Trochę są nie takie same. W sensie widać inne wykrojenie. Faktycznie. Takie trochę do dopracowania, ale naprawdę to jest tak, mega spoko. Tak samo ten, jej łapka, czyli ten płetwa. Ale poza tym mega spoko. Mm-hmm. W ogóle kształt jest bardzo fajny i potem już jakby wykorzystanie to by fajnie działało. Tak, tak. Kolejne? Cerber? Ostatnie, tak. Tak. To był temat zwierząt fantastycznych. No okej.
Ja bym tutaj... To jest symetryczne, okej, spoko, ale te uszka, ten nosek, nie wiem, czy jest potrzebny, jak to jest tak mocno wyrysowany pies. I te wcięcia, które są, ja mam wrażenie, że tam te grubości... Nie ma... Inaczej, sam pomysł jest jak najbardziej okej, ale jakbyśmy mieli te grubości światła pomiędzy elementami, żeby to było spójne i było takie mocne, jak z tą rybką. Bo ta rybka na przykład po dopracowaniu byłaby idealna, ta co była wcześniej, ale też to mam pewne rzeczy do poprawy, bo tam czuć wzrokowo, że tak, ej, tam czegoś jest za dużo, tak. Nie? I tutaj mam wrażenie, że jest naprawdę za dużo niektórych rzeczy i gdyby je dograć po prostu światełkiem i grubościami, to one się by uspokoiły. Bo na przykład jak mamy ten pyszczek, nie? To czy jest potrzeba, żeby ten pyszczek, ja sobie to trochę przybliżyłem, nie? Czy jest potrzebna, żeby była ta głowa okrągła, pyszczek okrągły i jeszcze ten nos z tego wystawał? I tam masz za dużo tych łuków, nie? Po prostu ja bym uprosił te kształty nieraz, bo tam ja się myślę, dużo dzieje. Ja myślę, że można by je bardziej połączyć, ale wiem, że na pewno nos i uszy były podobne, bo bez tego to wyglądało jak po prostu diglet. W sensie, dosłownie to był diglet wtedy. Diglet server. No, więc mi się jakby... podoba. Na pewno bym poprawiła światło między nogami, żeby one były trochę bardziej wyrównane optycznie. Tak. Ale obstaję przy swoim, że uszy były potrzebne. Ja bym się pobawił tym jeszcze. No jasne, że tak. No. Jeśli to miałoby zadziać się w przestrzeni publicznej, to byśmy w ogóle nad tym dłużej pracowali. Ale jest ciekawe. Ale graficznie jest mocno i widać, że u Kasi bardzo widać, że jak już grafika, to projektowa. I to się czuje i on to samo mówi na teczce. Spoko. To była ostatnia praca. To jest 121 prac, moi drodzy. Bardzo dużo. Tak, w każdym razie. Ja będę lecieć do Chojnic. My się widzimy w przyszłym tygodniu. Nie ja z wami, tylko ktoś inny się chyba widzi. Ja nie wiem, co... Czyli nie też ja. Nie ty? A nie chciałeś wziornictwa? Ja nie znajdę w przyszłym tygodniu wziornictwa. To może będę ja. Ja nie wiem, jaki jest temat siódmy. Musimy sprawdzić, jaki jest temat siódmy. Dobra, w każdym razie, widzimy się w przyszłym tygodniu na 11.30. Dugtrio. Dobra, tak. Pomijając. W środę się widzimy znowu na Archi. Tym razem będzie Ula z Zofią znowu, bo wystartują już zapisy na egzamin. Bo wy kiedy u was startują zapisy na egzamin? 1 czerwca. Aha, no. Jeśli dobrze pamiętam. Dzień dziecka, jak najbardziej. No. W każdym razie, ja wam życzę miłego weekendu, ciepłego weekendu, chociaż się zapowiada, że wczoraj było 22 stopnie. Dziś też jest bardzo ciepło. Umarłem prawie w korku. I ten, widzimy się za tydzień. No. Tak. To chyba powodzenia na maturach jeszcze dalej. Do zobaczenia. No, trzymajcie się.